Skąd się bierze woda w kranie? Z rzek i jezior woda paruje do atmosfery, gdzie tworzą się z niej chmury. Z chmur pada deszcz i wchodzi to w ziemię i tak powstają wody gruntowe. Z wód gruntowych woda jest wypompowywana do studni, skąd trafia do stacji uzdatniania wody. Później woda trafia wodociągami do naszych domów. Gdzie korzystamy z niej codziennie? Biorąc prysznic, pijąc herbatę, czy robiąc pranie. Zużyta woda kanalizacją trafia do oczyszczalni ścieków. Z oczyszczalni ścieków woda trafia do rzek. Na przykład do Kłodnicy. Z rzek płynie do morza. A morze zaczyna parować i tworzą się chmury. Z chmur tworzy się deszcz i tak cykl zatacza koło.